Dzisiaj idziemy na motocykle, nie? I spalimy marzannę przy okazji. Yeah! Roboty techniczne się odpalają. Idziemy na motocykle. Kuba już po kwarantannie, także możemy odpalać MRF-ę. No, fajna. O, ona ma nawet uśmiech, chodź, poczekaj. No ja ten czepek muszę jej zdjąć, bo ciągle spada. No to... O, tak, dobra. Tyle to ją dowieziemy. Co ty robisz? Co to jest? Ręka Malagiwa. O, jeny, to weź odłóż ją. A ja nie mam nic do jedzenia, świetnie. Idziemy palić, marzony do... Hello. MRF-a czeka, Kuba. Dobra, odpal brykę. No nie jadłem dzisiaj śniadania chyba. No. Nie chodź. O. Git. Sam zrobiłeś, nie? No, już jej nie będzie. To czepek sobie zostawię. To jest czepek czy chusta? Nie, no to wszystko od razu. Z czepkiem niech idzie. Witamy wiosnę w końcu, nie? No dobra. Nie zapalisz. Bo za mocno wieje wiatr. Może zapalę. O! Pali się. Nie! I wiosna przyszła. Witamy wiosnę. O nie, buzia! No buzia. No. Ale te. Te łyżki to jeszcze chyba mogą się przydać. No, się przydadzą. Wiosna, niech żyje nam! Ta jedna łyżka dziadek jest jeszcze do użycia.
stary, wiesz? To ja wolę tu nie przejeżdżać. Mogę już przejechać? No. Dobra. Ja nie wiem, czy ja tu przejechać. Co zrobiłeś? Kółko mi się jakoś ten... Ała! No bo pas przez to przejechałeś, przez badyl. Aha! Przez badyl trzeba dać więcej gazu, ale to jest i tak mokro, one są tutaj, to jest tragedia. Nie przejeżdżaj przez to, omijaj to, patrz. Okej? Okay? No. Patrz, talerzyk coś zostawił. Zobacz, z obiadem jeszcze. O. Ja nie wiem, czy to idzie. Weźmiemy tu kiedyś worek i posprzątamy. Dobra. Ała, na nogę się wywaliłem. No musisz patrzeć. To muszę patrzeć. No musisz patrzeć. Widzisz? Ale tu jest kłoda. Jaka kłoda? No widzisz, jak to wielkie jest? Co, fajne takie enduro? No fajne, fajne. O, przelało. Przelało się chyba. No. Będziemy na plecach ją nosić. No ty! Zawsze pamiętaj, jak się przewrócisz, wszystko ci jest okej, okay, to lecisz i podnosisz motor. Tak? No dobra. No. A dałeś dziadek na luz? No a co? Nie zapalił. Tak, ale wolę. Przerwę się... mamy. No. Nieźle. I tu są normalnie do wody sieci, nie? To jest? Do wody sieci, do jakiegoś telefonu, do komputeru, nie? No. Tak normalnie sobie w lasku. Do lasku. Będzie sucho.
Nie miałem gdzie położyć nogi. No widzisz, bo to trzeba szybciej trochę. Oj, leśniczy by cię złapał. No. Znowu zalany. To słuchaj, no musisz sobie tak dopasować teren, żeby nie wjeżdżać w takie dziury. Bo ty nie sięgasz. Tak. Rozumiesz? Po co wjechałeś w dziurę i stanąłeś? Co? No bo stanąłem tak koło ciebie, nie? No to co by? Ty mówiłem tam. Masz tam, ty nie masz do mnie podjeżdżać. Ja ci mówię tak, to za mną, daleko. A jak ci powiem tak, to chodź do mnie. Mhm. Także tam dwójka, już trójka nawet ma być. Tu dojeżdżasz, redukujesz do jedynki, tam stajesz. Ja się tutaj kieruję, tak? Ale że tu mam mieć już jedynkę, tak? Jak tu dojedziesz, to tu masz być z jedynką, a tam masz sobie jechać. Jedynka, trójka, znaczy dwójka, trójka. Nawracasz jedynka. I potem tu wracasz, dwójka, trójka. A jak bieg trójka będzie za wysoki, to zbijasz do dwa i jedziesz. Tu dojeżdżasz, jedynka i jedziesz za mną. A jak tego nie odpalimy, to bierzesz moją betę. Co? I tak jedziesz tam. Co? O, kuropatwa usłyszała. No tym bardziej nie pojadę i się wywalę z moją betą. Teraz słucham. No to, motor. To sobie wyjedź, bo zaraz tam wpadniesz znowu. Ale gdzie? Do tyłu? No do tyłu. Ojejku. No to pchanko. Nie pojeździsz. Trudno. Ojejku. Dobrze, że nie tam. Nie wiadomo, czy w ogóle pojeździsz. Ale że jak? No bo jak... Nie wiem, co się stało. Się tylko przelał. Może się przelał. A paliwo? No jest. A zresztą nie wiem, czy ty nalałeś paliwo, czy nie. To nie mogę wiedzieć. Nie masz paliwa, chłopie. No jak ty chciałeś jeździć? No w sumie tak, bo my paliwo to jak do kartuzu władowaliśmy. No, nie masz paliwa, chłopie. Ale numer. Przeczuwałem, że paliwa nie mam. Ty go tu zakopał. A jak ty wyjeżdżasz na motor bez paliwa, chłopie? No moim zdaniem, dziadek, to już nie pukniesz tego. No nie, to pchaj też. Jak? Tylko tu wyjadę. Paliwa zaś, no. Majster szef normalnie. Majster szef, no. No jesteśmy my z moim tatą takimi majstrami, nie? Ale ja największym. No, to pchaj. Ja taki majster jesteś. A ja przyjadę i ci pomogę zaraz.
Tak. No dobra, to jedź. Majsterszef zmajstrował motor. Pierwsze to bierze się zaleje, jak nie lewa. No. Ojejku. Chyba koszulkę się pochlapałeś. Majsterszef. Czy się nie odpędzi, że nie odpędzi? Połóż. Nie tu, tylko tu. A, ale tu. Tam pustynia jest. Trzymaj tam. Stoj. Co się stało, Kuba? Powiedz. Klamka popsuta. Pękła. Pękła. Nawet nie mów czemu. Taka gleba była ostra. Ty, a ty masz całą szyję od błota, Kuba. Wcali jesteśmy w błocie, bo po glaksie jeździliśmy. Zobacz, pokaż plecy, Kuba. Mówię wam. Majsterszef. Majsterszef. Wszystkich szefów. Ale sprzęty mamy już umyte. Ale klamka chodzi. No, ale... A powiedz, jak ci idzie zmiana biegów już? Zamówiłeś? Zamkę? No bo ten kajosik to miał dotąd zmienić. Albo nawet dotąd. Nie. Ale dotąd może? Nie. Dość inny to. Gdzieś tak. Tak dotąd. O tak. Nie. Tak. W najgłębszym miejscu tu miałeś. Nie. No. Tu nie miałem. I tak się skończyła jazda. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.